Wieczór, witam serdecznie. Dzisiejszy film powinnam nazwać Paragon Grozy, ponieważ jest tutaj 612 zł. Planowałam 450, więc znowu nie wyszło. I teraz się tak zastanawiam, czy to w ogóle jest możliwe zmieścić się w danej kwocie, planując pewne posiłki. No, chcemy jeść lepiej i powiem Wam to, że to kolejny raz nie wyszło. Wychodzi tylko dzięki temu, że ja później robię taki film Zero Waste i po prostu zbieram to, co zostało, wykorzystuję. Ale jeżeli bym tak chciała według jadłospisów cały miesiąc robić, to szczerze mówiąc już dawno bym przekroczyła, pewnie 2,5 tysiąca. Po prostu koszty teraz jedzenia to jest jakaś masakra. Więc dzisiaj zmęczenie, ogólne wkurzenie, promocji to tu praktycznie było 20 zł na 600, także w ogóle nie ma o czym gadać. Jadłospisów jest tydzień czasu, więc też nie za dużo, są też zaplanowane inne posiłki oprócz tych wypisanych to są głównie siadania, które są tam jakoś tam powtarzalne, są pewne rzeczy które były droższe, no mój mąż sobie wziął chipsy za 7 zł, wzięłam nerkowce z promocji wzięłam pestki dyni, wiadomo, że to są trochę droższe artykuły, ale że tak powiem, tutaj nic wybitnego nie ma więc patrząc na koszyki innych ludzi czy zakupy, wiele osób jego to wydania ma więcej dzieci, kupuje droższe produkty, czy jakościowo też lepsze, i ja nie wiem po prostu, jak oni to robią. Zastanawiam się, no, kupa hajsu po prostu. No, a co tam u nas? O, już patrzymy. Dobra. W niedzielę, czyli jutro, indyk i warzywa z ziemniakami czyli takie proste danie. Później w poniedziałek i pewnie niedzielę zrobię po prostu jajecznicę na śniadanie. Może że jakieś pankejki zrobię, albo naleśniki, albo kanapki na kolację, może jajka. W poniedziałek pankejki, jogurty, wędliny. Ja sobie zrobiłam takie jadłospis w oparciu o kalorykę i robię sobie tak, że najpierw robię sobie dane danie, a później z tych samych składników robię mężowi, synowi to samo, tylko już tam nie odważam, nie mierzę tak skrupulatnie jak u siebie, bo to już u nich nie ma takiej potrzeby, więc po prostu, żeby wykorzystać te produkty i no też upaćkane sprzęty, to robię to dla siebie i dla nich. Bol z Pitagorasem grillowanym kurczakiem i humusem i omlet na kolację tortilla z kurczakiem i warzywami we wtorek tu wszędzie gdzieś pojawia się skyr więc to jest takie fajne fajna przekąska, która mi wpada ona jest z nie chcę skłamać, bo mam jedną wersję skyr z bananem masłem orzechowym pestkami, a drugie z malinami czy i coś tam, więc takie różne mam przekąski w czasie tygodnia i to na bazie skyru jest kolacja, jest obiad, jest śniadanie. E, wtorek: tortilla z kurczakiem warzywany, z warzywami, więc prosta sprawa. Leczo, sukini i kurczaka: to już robiłam, to jest bardzo fajne. E, Pene z indykiem, na kolację wrapy z serkiem i łososiem. E, gulasz z kurczaka z fasolką szparagową, pinsa z mozzarellu. nie z sobotę następną, plus ciasto. A tu planuję takie ciasto które też y, będzie makro policzone i będę mogła kawałek sobie zjeść. To jest chyba sernik. Och, sorry, przerywnik. Syn przyszedł y, krzycząc, że ma gamingowy wieczór. Y, dobra, y, więc tu będzie ciasto, które będę mogła zjeść. Nie pamiętam, to chyba będzie coś na chudym serze z erytrolem, kaka kakałem. Nie pamiętam. I chyba nawet jeszcze budyń bez cukru będzie. Tofu z kaszą, nie przepadam za takimi tematami, ale dam temu szansę, może źle to przyrządziłam ostatnim razem. Niedziela potrawka z polędwicy, nie było polędwicy, dzisiaj w Lidlu w zasadzie nic nie było, bo myśmy byli jakoś późno, o 18 byliśmy, wszystko było przejrzane, polędwicy nie było. Pieczony naleśnik, Dutch Baby, <noise> więc potrawka z polędwicy, tutaj chyba wiedzie jakiś indyk bardziej, muszę sobie zastąpić. No i co wam powiem o zakupach? Raczej biednie, no bo robiąc takie filmy już od kilku dobrych lat, ja pamiętam jak nagrywałam i miałam tak na stole. Na ziemi, bo się nie mieściło i przetwarzania. Miałam dużo yy, i mięs, i, i dużo kupowałam na dłuższy czas yy, różnych promocji. To tam promocje to były minimum 700-100 zł na całość zakupów, jakie robiłam, i za 600 zł to mogłam się obłowić tutaj na pół pokoju. Yy, więc zdecydowanie inflacja jest masakryczna i to widać właśnie w takim momencie, jak zapełniam stół, patrzę na jakość produktów i pamiętam, jakie zakupy robiłam, więc. Szczerze jestem dzisiaj trochę podłamana. Wybierałam i, i przeglądałam i odkładałam. E, więc na przykład wzięłam łososia, który był tak samo bio w takiej cenie jak normalny. Były tylko dwa. E, myślałam o dwóch sztukach, ale nie, bo jednak za drogo. E, w dobrej cenie mi się Rukola udała, więc tutaj po prostu wsadzę taki ręcznik papierowy, żeby wilgoć odprowadzał. Jakieś bułki, grahamki wzięłam, to też było 30%, ale wiecie co, no takie kijowe trochę te promki dzisiaj były, ale chyba, chyba to po prostu kwestia godziny, że za późno. Skyre te waniliowe, to też mam wiadłość jadłośpisie i tam zawsze coś tam do tego dodaję, białeczko czy tam rodzaj jakiegoś tłuszczu typu masło orzechowe, trochę mozzarelli light, ona będzie do dań, na śniadania, wędlina z indyka. E, więc tak, uważam, że bieda. Trochę więcej cukinii kupiłam i była promka na ogórki krótkie, gruntowe. E, więc takie porządne te ogóry Patrzcie, ona wygląda jak cukinia, ten ogórek. Y, może trochę więcej owoców kupiliśmy, dlatego trochę więcej też wydaliśmy. Pinsa do jednego zdania. Całkiem duża, więc wzięłam tylko dwie. E, ja nie wiem ile mam tam y, wagowo, ale podejrzewam, że jedna trzecia może być no to reszta dla męża, dla syna spokojnie starczy fasolka mi się udało urwać ją na prące arbuz dla syna jakiś miks sałat nic specjalnego z mięsa to chyba tylko ten indyk pierś i mielone I jakieś takie mięcho z promocji też dla psa wzięłam żeby mu wkrajać także naprawdę bieda panie izotonik za 3 zł. Nie wiem, słuchajcie, jak wy macie, pijecie takie rzeczy. Ja dzisiaj jestem totalnie no, bez siły, tak to powiem, bo jestem po swoim wyjeździe dwudniowym, gdzie zaliczyłam super koncert i do tej pory jakoś nie mam siły i czuję się taka bardzo osłabiona. Ostatnio mówiłam Wam, że mam zawroty głowy i Wyście mi podpowiadali różne rzeczy. Jeden z tematów, za który się wzięłam, to po prostu nawodnienie i suplementacja. I dzisiaj złapałam coś takiego, bo to nawodnienie pomaga jednak tak, w takich tematach jak osłabienie. Jest to bardzo niedobre w smaku, bardzo mi to nie smakuje. Ja nigdy czegoś takiego jeszcze nie piłam. Widzę tylko dzieci, że z tym biegają, nie wiem o co z tym chodzi. A rozumiem, że to jest jakiś taki napój witaminowy z małą kaloryką. I ja ze względu właśnie na ten taki trochę zastrzyk witaminowy wzięłam, ale chyba powinnam elektrolity bardziej sięgnąć niż to. Dajcie znać, co myślicie, bo ja wiem, że tu są ludzie, którzy się znają na temacie, a ja to czasem tak po prostu na oślep, ale z zawrotami głowy jest już lepiej i to jest właśnie to jest kombo zmęczenia fizycznego i e, odwodnienia. Więc i wydaje mi się, że też takiego braku magnezu, czego jeszcze nie sprawdziłam badaniami krwi, ale kiedy przyjmuję magnez i, i w płynach, i w suplementach, czuję, czuję niewielką różnicę. Zobaczymy, czy to nie jest placebo, po prostu w trakcie jakiegoś tam czasu. No i pilnować jedzenia muszę wieczorem szczególnie, żeby tego nie omijać, bo cierpię na hipoglikemię, która jest niestety niejawna. I o tym można się przekonać dopóki e, e, kiedy naprawdę jest już kiepsko. Więc ja hipo, hipoglikemię właśnie czuję przeważnie rano. I od kiedy zainstalowałam sobie czujnik, czyli ten czujnik, który wam mówiłam o glikemii, zaraz wam narysuję. Jeszcze raz. I mój czujniczek pokazał coś takiego. Tu mamy taki zielony przedział glikemii osoby zdrowej. No tam do 140 jednostek powinno być yy, glikemia we krwi od powiedzmy 70, czy się nie mylę, chyba tak. To jest chyba zakres dla osoby zdrowej, więc jak coś jecie, to powinno wam tak, wiecie, coś takiego się dziać. Jak sobie zjecie batonika, to idzie tak i robi tak. Jak sobie zjecie kaszę bulgur z mięsem, to robi tak i tak dalej, i tak dalej. I hipoglikemia polega na tym, że tutaj pojawia się spadek, a czasem kilka w ciągu nocy i później macie porąbany dzień na skutek tej hipoglikemii. Każdy stan poniżej tych 70 jest już problematyczny. Kliniczny chyba jest tak około 40-50, coś takiego. Moja hipoglikemia to jest około 53, chyba najgorzej było do 60, więc ona tutaj jest. I jeżeli czujecie, że możecie mieć z tym coś wspólnego, z takimi niedocukrzeniem w nocy, to jest to przyczyną bardzo różnych rzeczy. U mnie jest to przyczyna w ciągu dnia, czyli tak zwane nie jedz kolacji późno, wyszło mi bokiem, więc ja kolację muszę jeść o 21 i musi ona być dosyć dobrze skomponowana, i wtedy ten cukier ma się tak utrzymywać po prostu we krwi cyk, cyk, cyk. Można się tym naprawdę rozwalić i źle się czuć. Więc pierwsza rzecz, jaką tutaj prostujemy, to są po prostu dobre, skomponowane posiłki, ale nikomu nie powiem, jak to zrobić, bo to jest bardzo indywidualne. Jeżeli ktoś ma takie wątpliwości, czy jemu właśnie tutaj hipoglikemia nie grozi, albo za wysoki cukier tutaj, czyli powyżej 140, proponuję sobie zainstalować Libre 2 to jest taki czujnik glikemii on jest na ramię na dwa tygodnie zainstalowany bezboleśnie to jest takiej wielkości monety na ramieniu się trzyma i w aplikacji o, tak, i ona ma taką mikro igiełkę na ramieniu się to przypina i daje wam w aplikacji Pomiar chyba co minutę, czy co ileś tam, że widzicie jak reagujecie godzinę po posiłku, bo mniej więcej tyle trzeba, żeby we krwi cukier się rozrzec i zobaczyć, jak wasze ciało reaguje. A więc, Libre 2 to jest produkt Abota. Wiem, że są inne, ja tylko to próbowałam. Ona jest na dwa tygodnie, to jest drogi interes, bo dla cukrzyków tylko jest refundacja na to. Normalnie kosztuje 280 coś tam złotych, więc to jest drogie, ale jest to narzędzie, narzędzie, żeby się dowiedzieć, czy macie jakiś problem. <laughs> Właśnie z cukrem. Moim problemem też była kawa rano. Teraz piję sobie taką kawę, która jest trochę podobna do kule odpornej. Robię sobie espresso, pół łyżeczki małej masła klarowanego, mleko bez laktozy i tyle i trochę wrzątku, o do tego espresso, espresso jeszcze dodaję, że tak byłem rozwadniam powiedzmy i to jest kawa, która mnie tu nie wybija, bo ja rano sobie serwowałam kawę z mlekiem, która już tutaj przez zaburzenia, które miałam, pewnie insulinoporność już było za wysoko, było dużo za wysoko niż u osoby zdrowej podejrzewam, e, więc e, dzięki temu e, sprzętowi. Dzięki pomiarowi glikami wiem, jakie posiłki muszę komponować, co jest błędne. Wiem, że muszę uważać na węglowodany. Jak mam na przykład taki bol z grillowanym kurczakiem i chmusem, tutaj prawdopodobnie będzie kasza bulgur. U mnie to są ilości około dwóch łyżek. To nie jest tak, że wiecie, nałożę sobie półworka, nie? Yy, dlatego, że ja po prostu mam później szaleństwo we krwi, co się później skutkuje nocą, kiedy jest hipoglikemia, tak zwane niedocukrzenie, co jest już stanem kiepskim i muszę to wyrównywać dosyć długo. Później w ciągu dnia nie jest łatwo wrócić do, do dobrego stanu glikemii. Także założyłam sobie tą czujkę, chyba już trzy razy miałam. I powiem Wam, jeszcze nie jestem w takim momencie, że wiem wszystko. Ja wiem, wiem bardzo dużo, ale to, czego Wy się dowiecie, będzie mogło być zupełnie jakby inną historią. Więc ja nie jestem lekarzem, ja wiem, co na mnie działa, już teraz mniej więcej po tym. Wiem, co nie działa i jak ktoś mi mówi: Spróbuj tego, spróbuj tamtego, w diecie, wie, po całym je, w pompkę. To po prostu nie działa. Ja wiem, co teraz jest dla mnie dobre po tym, że mam narzędzie miernicze, tak? E, więc tak, to jest drogi sprzęt, bo jest służy tylko na dwa tygodnie, kosztuje 280 zł, ale jeżeli macie takie podejrzenie, że coś z Wami jest nie tak, że coś się dzieje, spróbujcie. I e, najlepszym rozwiązaniem o, dla Was, jeżeli macie założony ten sprzęt przez pierwsze tam dni, martwicie się, że to cukier Wam skacze, nie? Bo skok cukru po posiłku, godzinę około jemy, nie? I dopiero skacze. Jest jakimś stanem fizjologicznym. To jest normalne, że to skacze. Tylko czego nie chcemy w krzywej glikemii? Nie chcemy takiego czegoś. Wiecie co to oznacza? Że ta osoba za dużo je. Bo to, to są wyrzuty związane z jedzeniem. Czyli powinien być jeden porządny wyrzut, ale nie taki. On powinien być, nawet może być trochę wyższy, ale łagodny. I to oznacza, że po prostu dłużej Wam się rozchodzi we krwi, ten węglowodan prawdopodobnie był złożony, dobrze było zbilansowany posiłek. To jest efekt osoby, która je za często źle skomponowany, skomponowany posiłek i y, może się doprowadzić tym do cukrzycy lub hipoglikemii. Więc y, tak, to jest ta wiedza, którą ja się nauczyłam niestety na sobie. I teraz co, czego unikam? Cukrów prostych, najgorzej na mnie działają bułki. Tak, nie ciasteczka, nie, nie, nawet nie czekolada. Słuchajcie, bułki to jest y, bułeczka, to jest taki cukier, który leci prosto Sto. do krwi. <grych> więc jak mam na przykład pół grahamki, to ona jest posmarowana serkiem śmietankowym i musi być dużo białka, nawet dwa, trzy plasterki indyka y, do tego warzywa. Często jeszcze jakieś białko obok, więc y, jeżeli chcę zjeść jakąś. Bułkę, grachankę na przykład. Musi tam być naprawdę nakoptowane, ale ostatnio mi się nie udawało tego dobrze zbilansować, więc to nie zawsze jest tak, że mi się udaje. Zależy od białka i tej takiej intensywności odżywczej. Więc yy, proporcje w takiej diecie osoby, która ma zaburzenia glikemii, to jest bardzo ważna rzecz. I tutaj każda rzecz ma znaczenie. Więc ja nie będę się wymążać. <laughs> Unikam. Tematów, czyli po prostu cukrów prostych. Unikam tej kawy takiej ze spienionym mlekiem. Robiłam sobie e, w pracy. E, nie, w domu piłam ze spienionym mlekiem, a w pracy sobie robiłam w weekend, a w pracy w ciągu tygodnia robiłam sobie kawkę y, sypaną taką mieloną, zalewam rządkiem, później mlekiem bez laktozy. I wyrzut był za duży w stosunku do tego, że ja nawet tam cukru nie dawałam. I to już mi rozwalało sytuację później, bo ciężko mi było unormować tą krzywą insulinową, cukrową, przepraszam. Insulina leci nadal z cukrem podobnie, więc prawdopodobnie insulina jest tak samo wyrzucana jak tutaj. Cukier, to czujecie po sobie na przykład podmiar. Ja trochę się czuję taka spokojniejsza, nie mam takich sytuacji, że drżą mi ręce. Jak nie mam hipoglikemii w nocy, to ja to czuję, przez to, że jest mi na przykład bywało mi niedobrze rano. Teraz już się czuję dobrze, ale jeszcze mam trudność ze skomponowaniem, bo tutaj muszą być wyważone produkty, w sensie tłuszcza, białka to podstawa i cztery posiłki, więc nie jest to prosta sprawa. Ale można się tego nauczyć. I sprawdzam węglowodany w produktach. Czasem robię błędy. Boże, co ja ostatnio głupiego zrobiłam? Tak, byłam na wyjeździe i e, pomyliłam kolę z kolą 0. No to kochani, to ja miałam tam 190 na krzywej cukrowej. I się dziwiłam. Dlaczego? Przecież, jak zero cukru, kola, to nie powinno potosić jak paszy na etykieta. Tam, kurde, regularna, normalna kola. Także, zaszczyt cukru sobie dowaliłam. Zupełnie niechcący, więc tak, było fajnie. Jak kogoś interesują takie tematy, to jest bardzo wielu dietetyków, którzy zajmują się jadłospisami pod hipoglikemię czy uregulowanie glikemii ogólnie. Jest to podstawa, żeby się dobrze poczuć i zabezpieczyć trochę na okoliczność cukrzycy, na przykład, tak. I samo poczucie też, żeby poprawić. Także ja już się nie param tym, że sama sobie nie komponuję, korzystam z gotowych przepisów, które mają skomponowane. Proporcje, robiłam bardzo dużo błędów, czasem mi się to udaje, czasem nie, także dla mnie to jest dosyć ryzykowne. Unikam też owoców, to jest cukier prosty, fruktoza, w fruktozie mówimy nie, już nie mówiąc o syropie glukozowo-fruktozowym, yy, czy batonikach i tak dalej. Jak zjadłam jakiegoś wafelka po posiłku, nie miałam... Yy. Zmiany w krzywej, więc on dobrze się przyswoił, bo wcześniejszy zaraz posiłek przed nim zjedzony był ok, skomponowany, ale jeżeli zjadłabym go przed tym obiadem, to już tam miała karuzelę po prostu. No i ma to wpływ na dalsze mechanizmy, które się dzieją w ciele. Jeżeli sobie rozwalicie przez pierwsze godziny dnia mm, śniadanie, troszczuweczka, wjeżdżę z kawusią i, i ciasteczko, to później przez cały dzień będziecie to naprawiać. Tak, przez cały dzień jest dosyć trudno doprowadzić, żeby spokojnie szła ta linia i w nocy się nie działa hipoglikemia, więc będzie szybko spadać cukier po węglowodanach prostych. Więc jak kogoś interesuje to może kiedyś coś przemówię więcej a teraz po prostu chciałam Wam pogadać o zakupach, a zaczęłam gadać o sobie po prostu, o cukrze ale jest to związane, bo jakby układam jadłospisy, jakby zakupy robię pod określone jadłospisy z określonym wyliczonym ładunkiem glikemicznym i proporcją białka tłuszczu to wszystko jeszcze jest dla mnie takie trochę trudne czasami poruszam się po macku i robię czasami błędy więc czasem nie jest tak fajnie, a ale co, ale myślę, że jestem na dobrej drodze. Już mi się coraz częściej udaje tą hipoglikemię zlikwidować w nocy. Najgorsze jest to, że czujnik jest drogi, 280 zł na dwa tygodnie. Uważam, że to masakryczna cena. Szkoda, że nie jest to bardziej w zasięgu. I co? I będę kończyć tą pogawędkę na temat rozboju w biały dzień. Czyli strasznie drogie zakupy, łamane hipoglikemia, łamane jadłospisy i. E, szarości życia codziennego <noise> i smęczenie, i dużo rzeczy człowiek by chciał, a nie ma tyle pary. A tu jeszcze kupiłam dla męża, żeby spróbował. E, bardzo dobra rzecz. Palmeritas. To była ta rzecz, którą spróbowałam sobie po posiłku, z tego co kojarzę, bo to jest ciasto francuskie. Ono jest tłuste. Więc e, tłuste ciasteczka nie działają tak jak na przykład. Inne batoniki i cukierki. Na przykład krówki nie działają tak, jak inne cukierki. To jest bardzo wszystko dla mnie jeszcze dziwne, powiem Wam, że niektóre słodycze tak, a niektóre nie. Ja jeszcze tak trochę po omacku z tym wszystkim działam. Jakbym chciała spróbować tego ciastka zjeść, wcześniej bym sobie wtrąchnęła steka z sałatką, z pestkami, z oliwą, i wtedy dopiero bym zjadła ciastko zaraz po takim obiedzie. Także teraz, jakbym chciała sobie pozwolić, to tak mogę, ale z głową yy, i dla arbuza zdecydowanie nie. <grytanie> także nie, ale też nie mam ochoty, także bez przesady. Jakieś maliny mam w skyrze yy, i jagody, także i gruszkę mam gdzieś tam. Także no, będę żyć nawet gdzieś tam w kanapkie, w kanapkie, czym <grytanie> jakieś mam łyżkę. Yy, także masakry jakieś tam nie ma. No, czasem coś tam się chce, jak widzę, jak mąż je. Ale kto tak nie ma? No chyba, chyba każdy tak ma. Jak ta pani, która zwracała uwagę pani w pociągu, bo jej dziecko chciało chipsa, a pani obok jadła. No to jak tak można jeść, prawda? Jak się samemu chce. To nieludzkie traktowanie. O Jezu, dobra, słuchajcie. Kończę gadkę. Buziaki, całuję i miłego weekendu. Odpoczywajcie. Pa!